klasycznym teście maskowania, gdy okolica okołooczodołowa była prezentowana w izolacji od reszty twarzy, okazała się najsilniejszą cechą przy określaniu płci. Można zauważyć kilka kluczowych różnic między okiem męskim i żeńskim, a na wiele z nich można wpłynąć za pomocą różnych technik chirurgicznych w celu uzyskania bardziej kobiecego wyglądu. Z badań wynika, że wysokość oczodołu jest niższa u kobiet, a oczy położone są bliżej w porównaniu z mężczyznami. Na żeńskim szkielecie w stosunku do górnej powierzchni oczodołu kości są umieszczone wyżej i są bardziej zaokrąglone, przez co wydają się większe, co prowadzi do bardziej miękkiego wyglądu twarzy. Niewiele badań ocenia wyniki konturowania wokół oczodołów w chirurgii feminizacji twarzy, ale opisują występowanie minimalnych powikłań. Badania antropometryczne sugerują, że większe oczy mogą być bardziej atrakcyjne u kobiet. Szersze szpary powiekowe nadają bardziej młodzieńczy kobiecy wygląd. Można, wykonując plastykę bocznego kąta oka, uzyskać poszerzenie szpary powiekowej i zwiększenie kąta, uzyskując bardziej atrakcyjne oko w kształcie migdału. Estetyka dolnej powieki jest podobna u mężczyzn i u kobiet. Natomiast istotne różnice można zaobserwować w górnej powiece. U mężczyzn rasy kaukaskiej fałda powiekowa jest położona od 8 do 11 mm powyżej rzęs. U kobiet rasy kaukaskiej fałda powiekowa znajduje się od 6 do 9 mm powyżej górnej krawędzi rzęs. Blefaroplastyka górnej powieki może być wykorzystana do usunięcia nadmiaru tkanek i feminizacji górnej powieki z myślą o tych różnicach.